Witamy w nowym odcinku. Dotarliśmy do miejscowości Kampot, położonej na wybrzeżu Kambodży. Dzisiaj my pokażemy Wam ruiny na górze Bokor, plantację pieprzu, pola solne i targ z owocami morza, a na końcu odpoczniemy na niewielkiej wysepce. Zwiedzanie rozpoczynamy nad urwiskiem na szczycie góry Bokor, skąd doskonale widać wybrzeże i okolice. Górska stacja Bokor została wybudowana jako resort dla źle znoszących miejscowe upały francuskich żołnierzy i urzędników stacjonujących w Kambodży. Warto wspomnieć, że swój bastion miał tu też jeden z ostatnich regularnych oddziałów Czerwonych Khmerów. Trzeba przyznać, że cały kompleks, nawet teraz w stanie ruiny, wygląda bardzo imponująco. Francuzi tu zrobili bardzo dobrą robotę 100 lat temu, ale pozostałości jakichś kafli bardzo ładnych, widać, że to miało rozmach i to jest na szczycie góry, pamiętajmy o tym, także świetna sprawa. Jeśli ktoś gustuje w opuszczonych miejscach, na pewno do zobaczenia. A dodatkowo ciekawie umieszczone graffiti, bardzo, bardzo dodają uroku temu miejscu. Zwłaszcza to ujęcie twarzy dziewczynki, kiedy popatrzy się pod kątem z zewnątrz, widać tylko jej oczy. Podoba ci się? Tak. Graffiti? No widziałam, super. Świetne są, nie? A ten Budda widziałaś? Widziałem. Super, super, super. Fajne. Idziemy dalej? Tak. Dobra. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w okolicy jest zrujnowany kościół. Okoliczni mieszkańcy wierzą, że przetrwał on czasy Khmerów, ponieważ jest nawiedzony. Z daleka wydawało nam się, że wszystkie budynki tutaj te opuszczone, kolonialne, były pomalowane pomarańczową farbą, która po prostu bardzo odpada, ale z bliska okazuje się, to po prostu kamień jest pokryty takim porostem koloru pomarańczowego i z daleka dlatego wygląda to, jakby wszystkie budynki były lekko pomarańczowe. Niesamowicie to wygląda. Opuszczamy ruiny i zmierzamy do kolejnego miejsca, gdzie zobaczycie, jak produkowany jest pieprz i jak produkowana jest sól naturalna. Nasz pierwszy przystanek to plantacje pieprzu. Rozpoczynamy tur po plantacji pieprzu z przewodnikiem. Paki rosną wokół słupów 4-metrowych, wbitych co 2,1 metra. I na ziemi widzimy, że jest bardzo dobrze zrobiony system irygacyjny. W porze suchej jest wykorzystywana woda z pobliskiego zbiornika po to, żeby nawadniać te krzewy. Tu widzimy rośliny długiego pieprzu, long pepper. Są zbierane, jak są całe czerwone. Zbierane są w całości w takiej małej kolbie, jak kukurydza. A tutaj widzimy małą roślinkę papryczki chili, na której właśnie już widać, jak rosną papryczki. Takie malutkie. A tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda plantacja z zewnątrz. Jest pokryta suszonymi liśćmi palmy. Mają one za zadanie chronić wnętrze jakby całej plantacji i rośliny przed zmianami temperatur. Mają chronić przed chłodem i ciepłem, czyli utrzymywać stałą temperaturę, szczególnie kiedy rośliny są młode. Cały proces od posadzenia roślinki do zebrania pieprzu trwa 3 lata. W pierwszym roku roślina rośnie aż ponad te 4 metry, do 4 metrów. W drugim roku roślina daje kwiaty, które trzeba zebrać, aby roślina za bardzo się nie nadwyrężała. A w trzecim roku dopiero pojawiają się owoce pieprzu, które są zbierane ręcznie. Aha, i taka roślina nawet może dawać pieprz, może dawać nowe owoce, aż do 20 lat, w zależności od tego, jak dbają o roślinę. Po wizycie na polach czas na małą degustację i próbowanie. Ta plantacja najbardziej słynie z tego rodzaju pieprzu. To jest pieprz zmieszany, czarny pieprz zmieszany z solą. Jest to niesamowita mieszanka, wydobywa niesamowicie zapach pieprzu i aromat. O soli, która jest użyta, jeszcze będzie w tym odcinku. Pieprz biały,
to ten czerwony i czarny to pieprz pochodzący z tej samej rośliny. Jaka jest różnica? Różnica jest w tym, kiedy i jak jest zbierany oraz w tym, jak jest przetwarzany. Biały pieprz to tak naprawdę pieprz czerwony, tylko bez łupinek. Jest on, że pokażemy, jest on najbardziej delikatny z tych wszystkich. Pieprz czerwony, chyba najbardziej skomplikowany, zbierany ręcznie. Pieprz, kiedy rośnie na krzaku, jest zielony, to mieliście okazję zobaczyć. Jest zielony i niektóre ziarenka przybierają barwę czerwoną. Wtedy jest po prostu, te czerwone są ręcznie zbierane i suszone od 2 do 3 dni na słońcu i uzyskujemy taki. To jest smak dość pikantny, lekko owocowy. I pieprz czarny, który przed zebraniem, ten, który chyba najbardziej znamy w Polsce, i on przed zebraniem jest zielony i suszony 2 do 3 dni, czasami 4, może nawet 5, w zależności od tego, jaka była wilgotność w powietrzu. Oprócz tego mamy tak zwany długi pieprz, ten, który w zapachu bardzo przypomina połączenie pieprzu i suszonych owoców. I on ma to do siebie, jest bardzo pikantny. W środku znajdują się takie malutkie granulki. Te malutkie ziarna pieprzu zostały pozyskane z niego. One same w sobie nie są już takie pikantne. I ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, to proszek kurkumy. Również specjalność tej plantacji. Mają bardzo dobrą ziemię, bardzo dobre miejsce, więc takie rzeczy tutaj produkują. Na tym kończymy plantację pieprzu, zwiedzanie plantacji pieprzu. Warto też dopowiedzieć, że ten pieprz jest uważany za jeden z najlepszych na świecie, więc wow. Nikt nie może się przypieprzyć. No właśnie. Teraz jedziemy na pola soli, zobaczyć, jak jest wydobywana sól naturalna. Może po drodze uda nam się jeszcze jedną plantację pieprzu zaliczyć, zobaczymy. No to jedziemy. Hello! Za mną widzicie pola, które pokryte są cienką warstwą wody morskiej, wpompowywanej tutaj bezpośrednio z morza. Następnie woda jest odsuszana i sól ściągana, oczyszczana i sprzedawana. Okolica słynie z bardzo dobrej jakości soli, a pola są przeogromne. I za nami widać też budynki, w których sól zostaje poddana procesowi obróbki. Ja chcę spróbować. Słone. No. Sól. Po drodze natrafiliśmy na centrum wystawowe dotyczące naturalnej produkcji soli w Kambodży. Oczywiście zamknięte na 4 spusty, ale przez barierkę weszliśmy do środka. Cała ta elektronika i zardzewiałe maszyny to maszyny do wypompowywania wody z pól. Drewniane przedmioty służą głównie do przygotowania pola i później do zbierania soli. Sól zbierana jest do takich koszy. Podwójny kosz z poprzeczką, wiadomo, kładziony na ramiona w ten sposób i noszony. No i w ostatnim etapie sól ląduje w workach i mamy różny granulat z różnych pól zebranych. Kask dla bezpieczeństwa. Pomimo odwiedzin niespodziewanego gościa, noc mija w miarę spokojnie. Dzień dobry! Hej! Co tam? Jedziemy! No. Pusta droga. Śniadanie czeka. Śniadanie czeka. Co dzisiaj będziemy robić? Dziś będziemy męczyć się na rowerach. W Kambodży nawet na prawie pustej drodze można napotkać niezwykłe pojazdy. Improwizacja w załadunku to jednak pewna norma. Docieramy do małego nadmorskiego miasteczka Kep, które słynie z targu z owocami morza. Dzień dobry.
Zrobiliśmy pierwsze malutkie zakupy. Z grilla ośmiorniczka oraz rybki. W tej formie podane. Całość 2,5 dolara, także cena wyśmienita jak na owoce morza i będziemy próbować, jak smakuje. Na pierwszy ogień ośmiorniczka, świeżutka, wyśmienite. Ja dzisiaj nie jestem w ogóle rybna, spróbowałam ośmiornicy, dalej nie lubię i znalazłam takie naleśniki. Mają podobno ryż w środku i kokos, ciężkie. Podane oczywiście super na bambusie. Uuu, jakie mięciutkie. Wow. Ale dobra. Może jakie mięciutkie. Pecha. Tak się robi sok z trzciny cukrowej. I wyrzymamy go, aż tryska sok na wszystkie strony. Do tego dodaje się później limonkę. Thank you. A ty co już masz? Nie mamy 3 minuty, a ty już. Ale dobre. Dobre. Świeżutkie. Miałem i już nie mam. Zabrała. Pomimo niesamowitej różnorodności dostępnych owoców morza, targ słynie najbardziej z poławianych przy brzegu krabów, które przyrządzane są na miejscu z zielonym pieprzem z pobliskiej plantacji. Żywe kraby trzymane są w bambusowych koszach, dopóki nie zjawią się klienci. Przed zakupem są one dokładnie i długo sprawdzane i oglądane. Nadszedł czas kolacji i dzisiaj będziemy jeść kraby na kolację. Właśnie panie nam pakują kraby. Hello? Nie? One kilo? Okay, one kilo. Mamy 1 kilo krabów. Three. Mamy 2 małe. Thank you, Atul. Za darmo. Co warto dodać, że one są jeszcze żywe. One są żywe. Świeże. No tak. Kraby kupione. Czekamy, aż zostaną przygotowane. W ogóle zamieszanie, bo ktoś inny sprzedaje, ktoś inny gotuje, ale to jak normalne. Przygotowali na miejsce do siedzenia, czyli super wielkie krzesełka i stoliczek z opakowania po... Staropianowe opakowanie po innych jakichś rzeczach. Czekamy. Przyjdą tradycyjne, pyszne kraby lokalne, błękitne, z zielonym pieprzem. Krabiki się duszą pod przykryciem na ogniu. Rewelacja, czekamy, czekamy. A, właśnie szczur przebiegł. Okay. Dostaliśmy nasze kraby. Są dość w całości, że tak powiem, przykrojone tylko i oczyszczone z wnętrzności. Jak to jeść? Więc tak, łyżką można wydłubać, sorry za brudne palce, ale tak jemy rękami. Łyżką lub zębami można wydłubać tutaj z tego korpusu główną część. Później dostajemy się do nóżki. Tutaj, tutaj. Tu jest bardzo dobre słodkie mięso, tak samo jak tutaj w szczypczyku. Przy większych okazach można też zjeść tutaj z tych nóżek coś wyssać najprawdopodobniej. W tych naszych, no niestety, tu za bardzo nic nie ma. Natomiast w takim kawałku, no jest odrobinka mięsa i tak zwanego śmiecia, czyli tych wszystkich skorupek, tego wszystkiego zostaje praktycznie tyle samo, co dostaliśmy. Dobra, mam. No ale pyszne. Mięciutkie. Przepyszne, miam. Kraby krabami, były pyszne, ale było dużo zabawy i tak średnio się najedliśmy, dlatego chcemy zjeść coś konkretnego i mamy tu stoisko, jedno z ostatnich otwartych, już się wszystko powoli zamyka. I mamy tu płaszczki. To nie flądra, to płaszczka na 100%. I chyba weźmiemy sobie taki kawałek z większej sztuki po prostu. Płaszczka w wersji eko na kiju bambusowym zakupiona. Teraz pytanie pozostaje,
jak to jeść. Mięso bardzo miękkie, ani trochę nie czuć rybą, może po tych krabach mam takie. Bardziej jakaś wieprzowina na słodko. Jak dla mnie to smakuje rybą, delikatnie, ale smakuje. Bardzo jest mięciutkie to mięso, ale jednak czuć rybę. Ale ogólnie fajnie, całkiem niezłe. Czekamy na przystani, na przeprawę łodzią na Rabbit Island. Pogoda nam nie sprzyja, ale mimo to mamy nadzieję, że będziemy bawić się świetnie na tej maleńkiej wysepce, którą widać za mną. Jest tam niewiele do zobaczenia, będziemy się bardziej nudzić, ale może wymyślimy coś, żeby urozmaicić troszkę nasze dni. Jesteśmy na Rabbit Island. Jest to mała, tropikalna wyspa, na której nie ma internetu, a prąd jest tylko przez 2-3 godziny dziennie, w zależności od tego, kiedy zostanie włączony generator. I wiele osób chciałoby pewnie na taką tropikalną wyspę się wybrać i zamienić żyć przez rok i nic nie robić. Dlatego pokażemy wam, co można robić na takiej małej wyspie. Można leżeć na plaży w hamaku i pić piwko. Można leżeć na wodzie. Można leżeć w hamaku na plaży i pić piwko. Można na przykład rzucać piłeczką. Można grać w badmintona. Można na leżaczku sprawdzać, czy się wygrało piwo, niestety nie tym razem. Można leżeć na leżaku i pić piwo. Można zastanawiać się, co to za owoc. Można szukać pająków w plecaku. Chyba uciekł. Można podziwiać wspaniały spektakl natury, jakim jest zachód słońca, pijąc piwko. Zgadywać, która łódź jest nasza. Relaksu, czas ruszać dalej. Wracamy na ląd, skąd będziemy udawać się dalej do Wietnamu. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy was do subskrypcji i wpisywania w komentarzu rzeczy, które wy byście chcieli zrobić na takiej wspaniałej wyspie. Dzięki!